Cześć. Cieszę się, że tu jestem. Przygotowałem dla Was prezentację specjalnie na dzisiaj. Tytuł Must Learn, czyli będę mówił o rzeczach, których musimy się nauczyć, chociaż one nie są związane z branżą, w której działacie. Kieruję tę prezentację do ludzi związanych z branżą IT, interaktywną, internetową, digitalową i chcę do nich skierować parę tematów, które ich nie ominą. Parę tematów, które są częścią tak naprawdę prowadzonej przez nich działalnością, działalności gospodarczej. Udowodnię Wam, że to jest Wasz produkt i że ta sfera działania może również sprawiać frajdę. Dlaczego będę dzisiaj robić prezentację o rzeczach, które musimy się nauczyć? Ja odkąd pamiętam, wszystkiego musiałem się nauczyć. Ja pamiętam, kiedy nic nie umiałem. Pamiętam, kiedy nie umiałem pisać, pamiętam, kiedy nie umiałem mówić. Ja urodziłem się w Macedonii, wychowałem się w Kosowie, przyjechałem do Polski, zostałem wychowany w wierze islamskiej. Asymilacja, jak widać, przebiegła dosyć dobrze. Jestem tu, gdzie jestem. Da się? Da. I pamiętam, jak musiałem się nauczyć języka polskiego. Od zera. Pamiętam, jak się uczyłem pisać. Byłem w szkole i nie umiałem pisać. Byłem w szkole i nie umiałem mówić. Dlatego największą jakby wartość mam nie do tego, co umiemy, ale do tego, jak bardzo chcemy się uczyć zupełnie nowych rzeczy. W branży internetowej, która tak dynamicznie się zmienia, to jest bardzo ważne. Ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dookoła mnie ludzie o lewicowych poglądach, tworzący z założenia wszystko to, co się nie opłaca. Jeżeli tworzymy to, co się nie opłaca, nie mamy podstaw ekonomii. Jeżeli jesteśmy na Wydziale Malarstwa, nawet jak jesteśmy artystą awangardowym, jesteśmy techniczni. Pamiętam, nie lubiałem komputera, nie lubiałem zajęć z komputerów, nie lubiałem zajęć z reklamy. Tak się składa, że dzisiaj działam w branży IT. To jest mój wspólnik w czasie studiów, z którym teraz prowadzę firmę. Ja przyjąłem jego nazwisko, więc de facto pamiętam, jak się nazywałem inaczej. To też było budowanie tego, kim jestem i co robię od podstaw. Ja przyjąłem jego nazwisko, on moje imię, niedawno się ożeniłem, więc moja żona przyjęła nazwisko mojego wspólnika. Więc generalnie to jest kreowanie wszystkiego od podstaw. Słuchajcie, na Akademii Sztuk Pięknych mój profesor Andrzej Bednarczyk, u którego broniłem dyplom, mawiał, że studenci uczelni artystycznych dzielą się na nieuków i samouków. Czyli generalnie nikt cię niczego nie nauczy. Więc skoro tak, no to zdecydowałem się, że wejdę, założę swoją działalność gospodarczą. Do biznesu w branży digitalowej wszedłem będąc osobą atechniczną i nie mając żadnych podstaw ekonomii. Nic z założenia nie miało prawa się udać. Założyłem firmę od razu z rozmachem. Bardzo szybko zrobiłem pierwszy 1 000 000 złotych straty. Natomiast to było zderzenie z rzeczywistością. Zalały mi papiery, zalała mi administracja, nie tak miało być. Przede wszystkim ja wyniosłem z tego środowiska artystycznego takie krytyczne podejście do rzeczywistości, czyli niegodzenie się z systemem, walka z nim. Ja nie mogłem zrozumieć, jak to możliwe, że jeżeli kupujemy pracownikom jabłka, ponieważ jest embargo i trzeba pomagać gospodarce, to ja mam od tych jabłek odprowadzić składki ZUS i de facto te jabłka są droższe niż przed embargiem. Nie mogę po prostu tego pojąć. Słuchajcie, pamiętam pierwsze zdarzenie z rzeczywistością, to był rok 2009, kiedy dzwoni do mnie pracownica i mówi: Rahim, nie przyjdę do firmy. Jak to? Projekty, klienci. Biorę urlop na żądanie. To był szok, kurde, urlop na żądanie. Że o co chodzi? Jakie żądanie? No przecież ja cię zatrudniam, prawda? Ja nie wiedziałem, co to jest urlop na żądanie. Pierwszy raz zbankrutowałem, tak totalnie upadłem, kiedy dowiedziałem się o czymś takim, że w Polsce istnieje coś takiego jak brutto brutto. Kto z Was wie, co to jest brutto? Brutto, ręka do góry, oprócz prawnika mojego. Słuchajcie, brutto brutto to jest coś takiego, że jak macie umowę z pracodawcą, to tam są składki brutto, ale część z Was nie wie i nie ma wiedzieć, że pracodawca odprowadza drugie tyle jeszcze składek, więc generalnie Wasze netto to jest prawie drugie tyle brutto brutto. Dlaczego nie jest to zapisane w umowie? Może jest to element propagandy, żebyście nie wiedzieli, że pracodawcę to kosztuje aż tak dużo.
Co ciekawe, u mnie ani pracownicy tego nie wiedzieli, ani ja tego nie wiedziałem. Więc pewnego dnia zadzwoniłem do ZUS-u, chciałem sprawę wyprostować, może mam jakąś nadpłatę. Dzień dobry. Bo ja słyszałem, że jest taki zwrot z podatku, że wy tam coś... Jak byłem studentem i robiłem takie różne dzieła, na umowę o dzieło, no to tam 600 zł kapało na przechodzi listonosz. A pani mówi, proszę złożyć pismo, za 90 dni będzie odpowiedź. Jasne, dobra, złożyłem to pismo i przyszło pismo. 195 tysięcy w ZUS-ie, drugie tyle w USIE. I to był mój koniec. Dlaczego? Dlatego, że ja nie miałem podstaw, nie miałem wiedzy. Więc kiedy dostałem tą informację, nie załamałem się, tylko poszedłem w ogóle, zrobiłem studia MBA po ASP, więc ciekawa taka synergia ASP-MBA. Ale z tego MBA zapamiętałem jedną rzecz, że skrót MBA, czyli takich głównych studiów z zakresu zarządzania, managementu, to jest skrót od słów Management Business Administration, tak? Administracja głupcze. Zrozumiałem, że w Polsce tworzenie startupu, projektu, tworzenie produktu to jest 10% tego, co się składa na firmę. Że w Polsce najważniejsza jest administracja. I ja musiałem się z tym pogodzić. Musiałem pokochać administrację, pokochać swoje segregatory, pokochać swoje papiery. I wtedy właśnie pobiegłem do księgarni najbliższej i zamiast kupić książki typu, nie wiem, jak tworzyć startupy, jak robić dobry marketing, to kupiłem kodeks spółek handlowych, kodeks postępowania cywilnego i kodeks pracy. No i w kodeksie pracy nauczyłem się, co to jest urlop na żądanie. W kodeksie spółek handlowych nauczyłem się podstaw z zakresu sprawozdań finansowych, podstawowych pojęć, bo zrozumiałem, że moim startupem jest moja firma, moja działalność gospodarcza. Zaraz wam wytłumaczę, że to wcale nie jest takie straszne, jak wam się wydaje. Otóż ja postanowiłem, że zrobię wszystko, aby zrozumieć biznes, aby się go nauczyć. Wymyśliłem na to sposób, którym chciałbym się podzielić. Job shadowing. Job shadowing to jest taka forma uczenia się biznesu, która polega na tym, że naśladujemy profesjonalistów, chodzimy za nimi jak cień, patrzymy, co oni robią i się od nich uczymy. Ja już miałem tą firmę i 50 osób w niej zatrudnionych, więc na praktyki było za późno. Więc wymyśliłem na to taki sposób. Otóż w jakiejś tam firmie były obroty, byli jacyś dostawcy, outsourcing i zrozumiałem, że najważniejsi dla naszej firmy są dostawcy i że od nich mogę się wszystkiego nauczyć. Wiadomo, korzystamy na przykład z usług, powiedzmy, prawników, księgowych. Pójdę do nich i się od nich wszystkiego nauczę. No i na przykład pamiętam, jak nie mogłem zbudować działu sprzedaży i nie radziłem sobie z przekonaniem działu handlowego do tego, żeby dzwonić, więc wynająłem zewnętrzne call center. To był taki skok. No i poszedłem do tego call center, żeby ich nauczyć sprzedawać nasze usługi. No i wtedy postanowiłem, że zanim ja ich nauczę sprzedawać te usługi, to popracuję po prostu trochę w call center. No i siadam, mówię, proszę włączyć system, nie? No i ja biorę te swoje takie podejście, prawda, startupowe, prawda, research, analiza i tak dalej, po czym oni włączyli system, zaczął się wykręcać numer telefonu. Numer telefonu do klienta. Ja mówię, stop, zaraz, wykręcacie już numer telefonu do klienta, ja bym się chciał w ogóle dowiedzieć, co to za klient. No dowiaduj się, może się dowiedzieć, co to za klient w czasie oczekiwania na połączenie. Czyli w czasie oczekiwania na połączenie ja miałem czas, żeby sprawdzić, czy ten klient ma stronę na Facebooku, czy ten klient jest wypozycjonowany w Google'ach i czy czasem nie ma strony internetowej i trzeba ją zrobić. No i potem połączyłem się z sekretarką. Sekretarka mnie połączyła na szczęście z następną osobą, więc ja miałem więcej czasu na research. Kiedy skończyła się rozmowa, to zanim zdążyłem wziąć oddech, system wykręcił kolejny numer. I to jest dobra szkoła. Uważam, że każdy przedsiębiorca, każdy prezes, który chce być menadżerem, który chce zarządzać ludźmi, powinien siąść za sterem, powinien po prostu popracować w call center. Kolejną dawkę nauki dostarczyli mi prawnicy. Ja do tej pory, do tego pierwszego bankructwa nie podchodziłem z taką pieczołowitością do współpracy z dostawcami. Teraz dla mnie dostawca jest tak samo ważny jak pracownik i klient. My akurat współpracujemy z pewną kancelarią z Krakowa. Jest tam prawnik od prawa pracy, prawnik od internetów i prawnik od tak zwanej obsługi korporacyjnej KSH, Kodeks Spółek Handlowych. No i postanowiłem, że skoro mam tam wydawać kupę szmalu, to oprócz tego, że załatwię bieżące sprawy, wszystkiego się od nich nauczę.
I zakres tej wiedzy jest ogromny, a to dopiero część tego wszystkiego, co musimy zdobyć. Posiedzenia rady nadzorczej, posiedzenia zarządu, sprawozdania finansowe, zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia. Jak myślicie, czy to wszystko jest takie formalnie i administracyjnie nadęte? No pomyślcie, startupowcy. Tworzycie startup, chcecie robić swój produkt i musicie pójść do notariusza i spędzić tam cały dzień. Czy boli was to, że musicie odejść od tego swojego dziecka, żeby zająć się papierami? Ja uważam, że to jest zajebiste. Przekonam was dlaczego. No wyobraźcie sobie, że prowadzimy rodzinny biznes. Na przykład z mamą, z tatą, z bratem, z kolegą, spółka cywilna. Chcecie kupić auto. Wracacie do domu i próbujecie dojść do tego, czy kupić to auto, czy nie kupić, czy takie, czy inne, czy podjąć ryzyko. No i co jeżeli te dwie strony mają inne zdanie na ten temat? Istnieje ryzyko, że się nie dogadacie, a co gorsza, nie ma klucza do tego, żeby załatwić to w jakiś cywilizowany sposób. Kodeks spółek handlowych, taki algorytm, klucz do tego, jak tę działalność prowadzić. I wtedy wiem po prostu, że mniej czasu stracę, jeżeli po prostu przyjdę do tego notariusza, zrobimy głosowanie, każdy odda ilość swoich głosów, wrzucimy to do koperty, zamkniemy sprawę i załatwimy to szybciej, niż jakbyśmy się mieli przekomarzać w jakiś sposób, który tego klucza nie ma. Dlatego wbrew pozorom, od kiedy działam według tych algorytmów prowadzenia działalności gospodarczej, zaczęło to wszystko działać. 5 lat temu poszedłem na networking do BNI. Taka organizacja liczy 170 tysięcy członków na całym świecie. Licencjobiorcy tej organizacji działają w Krakowie. Jest 1000 członków należących do tej organizacji. No i poszedłem w takiej złotej kurtce, wchodzę do środka, no i generalnie masakra. Wszyscy ludzie w garniakach, jacyś tacy sztywni, biznes robią, sprzedają, akwizycja. No po prostu ja z duszą artysty, nie ma mowy, wyszedłem. Potem po roku poszedłem znowu, nie. No i mi się wydaje, że wiecie, tak jak ja na przykład zostałem wychowany w islamie i nie próbuję tutaj narzucić komuś swoich zasad, tylko próbuję się do nich dostosować, tak samo ograniczeniem jest mieć pewien schemat myślowy, że jestem startupowcem, tworzę produkty i ja nie będę wstawał już o 5 rano, żeby o 6 robić networking i sprzedawać. Problem z tym, że nie poszedłem tam wtedy, 5 lat temu, tylko poszedłem dopiero 2 miesiące temu, zapisałem swoich handlowców i nasze obroty zaczęły rosnąć o 20-30% teraz miesiąc do miesiąca. Urosliśmy jakieś 40% przez ostatnie 2-3 miesiące. Więc gdybym poszedł 5 lat temu, to teraz bylibyśmy na pewno 5-6 razy większą firmą. I teraz nie podjąłem tej decyzji dlatego, że po prostu nie zrozumiałem, na czym polega networking. Ja wam to teraz wytłumaczę. Kiedy idziemy na networking, to nie robimy czegoś takiego, że tu jest powiedzmy 70 osób i sprzedajemy sobie nawzajem. Nie, zasada jest taka, że nie sprzedajemy sobie nawzajem. Natomiast kiedy wychodzimy z tego spotkania, to te wszystkie osoby mają w głowie ciebie i w relacjach ze swoimi klientami wiedzą, że mogą polecić twoje usługi. A że jest tylko jedna branża w jednej grupie, to na pewno polecą tylko i wyłącznie twoje usługi. I tak jak do teraz miałem w firmie 3 handlowców, tak teraz mam 70. Ponieważ oni wszyscy polecają moje usługi. Spotykam się z nimi raz na tydzień i ostatnią środę, jak byłem, czyli wczoraj, dostałem 14 rekomendacji. To jest jakiś szok. 14 ciepłych leadów do tego, aby złożyć zapytanie ofertowe. To się nie może nie udać. I zrozumiałem to dopiero po 5 latach. Zrozumieć biznes. Lepiej późno niż wcale. No i szedłem za ciosem. Cały czas czytałem, uczyłem się, czytałem, kupowałem wszystkie książki, zapisywałem wszystkie linki na Pocket, subskrybowałem wszystkie blogi, wszystkie kanały na YouTubie, wracałem zamiast oglądać coś innego w telewizji, leciał sobie YouTube, tam spersonalizowane treści. Książkę, którą przeczytałem, 22 prawa marketingu, to jest książka, którą powinien przeczytać każdy z was. I nie raz, ale przynajmniej raz, 2 razy w roku, żeby sobie odświeżyć wiedzę. Została napisana w 1992 roku,
I żadne z tych praw zawartych w tej książce do tej pory się w żaden sposób nie zmieniły. Zobaczcie, jaka ona jest cienka. Ona nosi tytuł 22 prawa marketingu lub 22 niezmienne prawa marketingu. Strasznie trudno ją kupić teraz, dlatego właśnie planujemy teraz w firmie wydanie, reedycję po prostu tej książki, żeby mieć do niej dostęp, żeby każdy pracownik mógł ją dostać. Inną książką, która zrewolucjonizowała moje myślenie, która pozwoliła mi zrozumieć, jak się tworzy startupy, jak się tworzy technologię, to jest metoda Lean. Co to jest metoda Lean? I jeszcze fajną rzeczą jest to, że ta metoda Lean, ona się wzięła od Lean Manufacturing, czyli lata 90. w przemyśle, potem powstał Lean Management, teraz są też nowe edycje książek Lean Customer Development i Lean w biurze, usłudze i administracji i oczywiście książka Lean Startup, czyli dochodzenie do wielkich rzeczy, do wielkich projektów, drogą małych kroków, szybka weryfikacja, zwrot, mierzenie efektów, czyli nie boimy się zrobić MVP, stworzyć minimalnej wersji produktu. Kiedy się tego nauczymy, to będziemy mieli świadomość tego, jak zrobić pierwszy krok przy ograniczonych środkach. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem firmę w 2008 roku, to kapitał zakładowy wynosił 0, i miałem dwie rzeczy. Mogłem założyć darmową skrzynkę na Gmail i darmowy profil na Facebooku. Potem te profile na Facebooku zacząłem prowadzić dla klientów. Potem zrozumiałem, że fenomen internetu polega na tym, że można się w nim reklamować za 5 zł dziennie. Ja pamiętam moją pierwszą kampanię, która reklamowała moje usługi, to był budżet 5 zł dziennie. Wtedy z tego kapały jakieś zapytania i to jest właśnie Lean. To jest taka nowa definicja w ogóle Lean, nowa odmiana Lean Marketing, tak? Czyli też można marketing robić metodą właśnie małych kroków. I kiedy się tego nauczycie, to oczywiście zrozumiecie, że to jest dobrze, że się jest tego nauczyć, żeby potem zrozumieć, że to też nie działa. Bo jak ja ostatnio uruchomiłem jeden ze swoich produktów CRM, który ma bardzo dużą barierę wejścia, to człowiek dochodzi do wniosku, że MVP nie działa. Ale dobrze jest zrozumieć coś, żeby potem zrozumieć, że to nie działa. Tak jak dobrze jest przeczytać 22 prawa marketingu, żeby zrozumieć, że one też się nie zawsze sprawdzają. Czyli mamy wielkie firmy, które te prawa marketingu łamią w sposób świadomy, ale dobrze jest to robić świadomie. Czyli dobrze jest robić na przekór, ale wiedzieć, że się robi na przekór. Tak? Schody pojawiły się, kiedy zacząłem czytać książki związane z programowaniem, dlatego że rekrutacja programisty to było jedno z największych wyzwań, przed którym stanąłem w branży, w której działam. Słuchajcie, ja poszedłem dalej z tym job shadowing. Ja poszedłem na tydzień do ZUS-u. Poszedłem na tydzień do ZUS-u w taki sposób, że niedawno zrobiłem im kontrolę. Chciałem sprawdzić, czy to, co tam jest, jest dobre. To znaczy wyprostowałem tak dużo rzeczy w swojej firmie i zaczęliśmy chodzić jak szwajcarski zegarek, że zacząłem działać proaktywnie. Pójdę do nich, zanim oni przyjdą do mnie. Sprawdzę, co u nich słychać. To jest bardzo proste, słuchajcie. Tych placówek ZUS-u jest tak dużo, że każdy z was znajdzie taką placówkę niedaleko swojej siedziby. Idźcie tam. Nie czekajcie. Poświęćcie jeden dzień w swojej karierze, żeby iść do ZUS-u. Jest tylko jeden sposób na to, żeby się dogadać z ZUS-em. Nie pisać do nich i czekać 3 miesiące na odpowiedź. Nie wchodzić na internet i rejestrować się, bo zawsze jak się rejestrujecie coś w ZUS-ie przez internet, system się zawiesza i nigdzie to nie działa. Nie. My działamy w branży technologicznej i my wiemy, że to nie działa. Więc jak wiemy, że to nie działa, to podejdźmy do nich. No ja podszedłem i pierwsze pytanie, jakie zadałem, mówię, mamy w tym momencie 34 etatowych pracowników. Chcę sprawdzić listę pracowników, od których aktualnie odprowadzam składki. Okazało się, że od jednego pracownika odprowadzam 2 razy. Odprowadzam od pracownika, który nie pracuje od roku. I nie odprowadzam od pracowników, którzy pracują. I tak ma każdy. Dlaczego? Bo księgowa rejestrowała to przez internety i się zawieszał system. Prawda? Więc jeżeli chcecie coś w ZUS-ie załatwić, idźcie tam, usiądźcie koło pani i poproście ją o swoje saldo. Porozmawiajcie z nią i załatwicie sprawę od ręki. Jak można wysyłać pisma i czekać
miesiącami na odpowiedź, kiedy oni dosłownie mają swoją siedzibę, o czym ja się zorientowałem po 6 latach prowadzenia działalności, 50 metrów ode mnie. Podejdź. Tym bardziej, że oni pracują, zanim my jeszcze otwieramy swoją firmę. Pamiętam, jak uruchomiłem pracownikom karty benefity Multisport LuxMed. Generalnie prawo jest takie, że Fundusz Świadczeń Społecznych uruchamiamy dla pracowników powyżej 25. Mamy 34, ale mamy kilka spółek, więc tego progu 25 w żadnej spółce nie mamy przekroczonych. Dlatego, że Fundusz Świadczeń Społecznych jest strasznie trudny do obsługi pod względem administracyjnym. Ale nie mogłem zrozumieć, jak to możliwe, że jeżeli pracownik ma LuxMeda i de facto nie korzysta ze służby zdrowia, odprowadzamy dodatkowe jeszcze składki do służby zdrowia od LuxMeda. Nie mogłem tego zrozumieć. No więc poszedłem do ZUS-u, żeby to wyjaśnić. No przecież wszystko, zanim zacząłem się uczyć, wszystko brałem na logikę. Jeżeli nie korzysta, to znaczy, że powinienem nie płacić. Nie płacisz więcej, bo taka karta jest formą wynagrodzenia dla pracownika. Od wynagrodzenia płaci się nie tylko podatek dochodowy, ale wszystkie składki. No więc, słuchajcie, wiecie, kiedy człowiek bankrutuje i osiąga 1 000 000 złotych długu, tak jak ja? Wtedy, kiedy nie wie, że mu pewne długi narastają. Wtedy, kiedy nie ma świadomości, traci nad tym kontrolę. Kiedy ja nie wiedziałem, co to jest brutto, brutto i kiedy przez parę miesięcy korzystania z tych kart nie wiedziałem, że chociaż płacę za kartę 120, to mnie to kosztuje 200, to wtedy tworzą się jakieś dziwne zadłużenia, po które ktoś się może odezwać, a jak się odezwie, to do tego dochodzą jeszcze odsetki, koszty windykacyjne i wy musicie mieć nad tym kontrolę. Wasz startup to jest też wasz startup. Bo prędzej czy później będziecie zmuszeni stawić temu czoła. I ja jeszcze postaram się zaraz w tych slajdach was przekonać, że to jest fajne. Poszedłem też do sądu. Oczywiście, słuchajcie, musicie wiedzieć jedną rzecz. Prowadzicie działalność gospodarczą w Polsce, gdziekolwiek, prędzej czy później będziecie mieli problemy prawne, tak? No bo albo komuś nie zapłacicie, albo ktoś wam nie zapłaci, to też będziecie mieli te problemy wy. Albo pojawi się jakiś problem, na przykład tak jak mi ZUS wszedł na jeden lokal, na jedną nieruchomość, dlatego że się pomylił. Więc warto jest podejść do tego tak egzotycznie, tak krajoznawczo. Pójść tam, poglądać te akta i poczuć ten klimat. I to potraktować też jako element hartowania was jako przedsiębiorców, startupowców. No i Urząd Skarbowy. Te korytarze. Tam też poszedłem. Też poszedłem naprawdę zrobić im kontrolę i się też okazało, że mnóstwo rzeczy jest robionych źle. Jak zmieniłem zameldowanie z jednego mieszkania na drugi i biuro z jednego na drugi, to się okazało, że płacę podatki dochodowe w dwóch miejscach. Tu włączyli, ale tu nie wyłączyli. No i poszedłem i powiedziałem, nie wyjdę, dopóki tego nie wyprostujecie. No i siedziałem tam kilka dni. Dlatego, że to jest składowa mojego startupu. Chciałbym wam zadać pytanie, które kiedyś sobie zadałem. Wymyśliłem sam sobie to pytanie. Sam sobie kiedyś postawiłem takie pytanie. Co chcę w życiu wiedzieć? Coś o wszystkim, czy wszystko o czymś? Ja mam do was takie pytanie teraz. Ilu z was chciałoby wiedzieć coś o wszystkim, a ilu z was wszystko o czymś? Ilu z was chciałoby wiedzieć wszystko o czymś? Ręka do góry. A ilu z was chciałoby wiedzieć coś o wszystkim? Okej. Powiedzmy, że pół na pół, ale coś o wszystkim więcej. Czyli chcecie się znać na jednej rzeczy, ale doskonale. Chcecie doskonale grać na gitarze. Chcecie na przykład doskonale znać Facebooka. Ale czy da się prowadzić na przykład agencję social media albo startup, nie wiedząc czegoś o wszystkim? Czy da się być przedsiębiorcą w tym bardzo złożonym ekosystemie, nie wiedząc coś o wszystkim? Ja po Akademii Sztuk Pięknych też wyniosłem to, że jak robimy sztukę, to się jej całkowicie poświęcamy, jak Van Gogh, poświęcamy się malarstwu, nie liczy się zdrowie, nie liczy się rodzina, możemy sobie odciąć ucho, możemy oddać wszystko, żeby stworzyć genialny obraz. I dopiero jak zrozumiałem, że jako przedsiębiorca i dyrektor generalny, generalnie powinienem znać się na wszystkim po trochu. I dopiero kiedy to zrozumiałem, że powinienem dotknąć tych wszystkich rzeczy, czyli spędzić przynajmniej tydzień w ZUS-ie, przynajmniej tydzień w USIE, w sądzie, w urzędzie skarbowym, to wtedy dopiero do mnie dotarło,
że powinienem sobie zadać pytanie, kim jestem? Czy jestem typem specjalisty, czy jestem typem menadżera? Czy jestem startupowcem, czy jednak jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i dotyczą mnie te same zasady gry, co dużych przedsiębiorców? I dopiero wtedy, kiedy sobie zadałem pytanie, kiedy odkryłem tak naprawdę, kiedy kupiłem sobie garnitur i kiedy zrobiłem sobie zdjęcie i dodałem je na Facebooka, że odkryłem, kim chcę być w życiu, firma zaczęła chodzić jak szwajcarski zegarek, a niedługo jak szwajcarski bank. Odkryłem, że jeżeli jesteś startupowcem, prezesem, prowadzi działalność gospodarczą, brzydko się to nazywa, ale jesteś dyrektorem generalnym i generalnie powinieneś wiedzieć coś o wszystkim. I jeżeli ktoś z was omija te tematy, o których mówiłem, słuchajcie, to przegracie. Bo prędzej czy później zrozumiecie, że sukces waszej firmy nie zależy od tego, że stworzycie genialny produkt, ale zależy od wielu, wielu innych czynników, które niestety nie biorą pod uwagę ani inwestorzy, ani startupowcy. Ja pamiętam, jak się spotykałem z dziesiątkami inwestorów. Każdy z nich pytał o produkt, ale nikt nie zapytał, czy jestem dobrym przedsiębiorcą, czy jestem dobrze zorganizowany, czy mam jakieś pojęcie na temat tego, że istnieje coś takiego jak brutto brutto i czy wiem, co to jest urlop na żądanie. Dlaczego nikt z nich o to nie zapytał? Dlatego, że dyrektor generalny, przedsiębiorca, prędzej czy później będzie chciał zrobić więcej. Będzie chciał zrobić kilka produktów, będzie chciał zrobić kilka firm. Będzie miał właśnie zapędy do wiedzenia czegoś o wszystkim i do generalnie ogarniania dużych struktur. Zauważyłem, że inwestorzy nie chcą prezesów. Inwestorzy szukają zdolnych talentów, którzy stworzą genialny produkt, a jak firma się rozwinie, to oni tam wsadzą swojego prezesa. A ja nie chcę, żeby ktoś był moim prezesem. Mamy dużo firm, dużo startupów, które tworzyli genialni ludzie. Steve Jobs, Larry Page, Mark Zuckerberg. Potem pojawił się jakiś prezes, bo oni nie byli w stanie to ogarnąć. A potem po latach 10, 15 oni wracali, bo właśnie zaczęli zrozumieć to, że najważniejsze jest wiedzieć coś o wszystkim. Wczoraj czytałem artykuł Steve'a Woźniaka, że Steve Jobs się w ogóle nie znał na technologii. Że on to się znał na technologii, a Steve Jobs nie. Tylko słuchajcie, jak się ma takie spektrum rzeczy do ogarnięcia w jedną dobę, to rozumiemy, że pytanie, które wam zadałem, to jednak wiedzieć coś o wszystkim, jeżeli chcemy ogarniać nasz startup, którą jest działalność gospodarcza. Jeżeli chodzi o inwestorów, spotkałem się z jedną tylko teorią, stworzoną przez 500 startups, która w jakiś sposób porządkuje tą wiedzę na temat zespołu na tyle gotowego, aby tworzyć udane projekty, udane firmy, udane organizacje. Żeby stworzyć genialny startup, który się uda, żeby stworzyć startup, który podbije świat, nie wystarczy stworzyć genialny produkt. Żeby stworzyć taki produkt, powinniśmy mieć taki Dream Team. Dream Team składa się z trzech osób myślących zupełnie inaczej. Pierwszy to jest hipster. Hipster to jest człowiek, który jest tak zwanym product guy, czyli odpowiada za produkt. Nic innego go nie interesuje. Nic. Myśli jak klient. Myśli, żeby to było dopracowane, żeby to było precyzyjnie. Nie patrzy na to z lotu ptaka, ale chce, żeby ten produkt był najpiękniejszy i najlepszy na świecie. Całkowicie mu się poświęca. Nie ma co mu zaprzątać głowę jakimś ZUS-em. Po środku jest hustler. Jak piszecie słowo hustler w jakąś encyklopedię tłumaczeń, no to wyjdzie, że to jest dziwka, natomiast to nie jest dziwka, tylko to jest osoba przedsiębiorcza. Jak wpiszecie hustler w Google Translator, to wyjdzie osoba przedsiębiorcza. Czyli wygląda na to, że Google Translator jest najinteligentniejszym teraz tłumaczem, bo on tłumaczy znaczenie, które śledzi behawioralnie po tym, co wpisujemy i czytamy. Więc hustler jako osoba przedsiębiorcza to jest osoba, która sprzedaje, gnębi, ogarnia, podbija rynki, jedziemy na Stany, jedziemy na rynki zagraniczne, damy radę, jeżeli się trzeba będzie sądzić, będziemy się sądzić, będziemy walczyć. On nie ma czasu być przy tym produkcie. I na końcu hacker, czyli osoba technologiczna, osoba, która ma to poukładane, osoba, która umie to stworzyć, umie to powołać, będzie na tyle zorganizowana, że ten produkt będzie działać.
I zastanówcie się teraz wszyscy, czy w firmie, którą tworzycie, zapewniliście ten ekosystem? Czy zapewniliście, czy nie brakuje któregokolwiek z nich? Te zespoły mogą liczyć 100 osób, ale jeżeli brakuje jednego z nich, to już w tym momencie będziecie mieli problem stworzyć projekt rozumiany całościowo. Ja mam wspólnika Michała, który jest u nas tym hipsterem. Ja założę garnitur, zostaję się tym hustlerem i jadę na ten networking, żeby sprzedawać. No to dla nas, u nas brakowało tego hakera, prawda? I rekrutacja tego hakera, którego nam się udało zrekrutować, ściągnąć z największej firmy w Dublinie, to był punkt przełomowy, w którym zaczęliśmy tworzyć produkt, z którym chcemy podbijać świat. Mamy pełny ekosystem. Generalnie osoba, która ogarnia firmę, to osoba, która rozwija produkt, która jest sprzedawcą, która tworzy zespół, która rozumie biznes, która wie, że administracja jest ważna, która uwielbia się uczyć, która uwielbia ogarniać. Dlaczego? Słuchajcie, można to wytłumaczyć w taki sposób. Każdy element waszego produktu, waszego startupu, który wchodzi w interakcję z klientem, jest częścią waszego produktu. Jeżeli w interakcję z klientem wchodzi umowa, to jeżeli umowa dotyczy, nie wiem, postawienia strony internetowej, umowa musi być piękna. Umowa musi być dopracowana. Kolumny muszą być wyrównane. Czcionka musi być odpowiedniej wielkości. Dlaczego? Dlatego, że jak ja podpisuję umowę na wykonanie jakiejś usługi dla mojej firmy, to może być tak, że ktoś z moich pracowników będzie potem procedował współpracę, a moja interakcja i mój odbiór, doświadczenie z tym dostawcą ograniczy się do tego, jaką umowę dostanę, czy wszystko w niej będzie klarowne i to, w jaki sposób będę obsłużony na poziomie umowy bez przystąpienia do korowej działalności, o którą tutaj zabiegam, będzie interakcją. Dlatego uważam, że każdy element firmy wchodzący w interakcję z klientem jest częścią produktu, który tworzycie. Tak ja sobie to tłumaczę, że chodząc do ZUS-u, czyli pomagając pracownikom, zapewniając im godne warunki, zapewniając multisporty, chodząc do ZUS-u, zapewniając stabilizację dla firmy, tak naprawdę wpływam na produkt. Tworząc umowy, z którymi wchodzę w interakcję z klientami, zauważyłem, że jeżeli umowy są od razu dopracowane i ładne, klienci nie mają uwag. Jak są brzydkie, myślą, że zostały napisane na kolanie, mają uwagi, dłużej się je proceduje. Każdy element organizacji wchodzący w interakcję z klientem jest częścią waszego produktu, dlatego jeszcze raz teraz zadajcie sobie to pytanie, czy powinniście wiedzieć wszystko o czymś, czy coś o wszystkim. Jeżeli wszystko o czymś, to co to jest to coś? I czym jest wasz startup? To jest nasza organizacja. Powstaliśmy w 2009 roku formalnie. Teraz zatrudniamy 34 pracowników. Wtedy otworzyliśmy agencję social media, która do dzisiaj cały czas się rozwija. Agencja Click Community. Agencja stworzyła też startup technologiczny Clicka, platformę customizowalnych aplikacji, z których korzysta teraz 3000 klientów, 3,5 miliona użytkowników Facebooka. Równocześnie teraz w ramach naszej grupy uruchamiamy też kolejne dywizje, jak zajmujące się na przykład performance marketingiem, zajmujące się e-commerce'em, zajmujące się różnymi gałęziami marketingu, które składają się na ofertę zintegrowanej agencji digitalowej. W tym czasie mój wspólnik rozwija Edron CRM. Jest to pierwszy CRM dedykowany dla sklepów internetowych. Zrobiłem badania, zapytałem mnóstwo sklepów internetowych, gdzie mają informacje na temat swoich klientów, nie umieli odpowiedzieć, więc stwierdziłem, że muszą zacząć używać CRM-a, czyli platformy, która przetwarza informacje o ich klientach i umożliwia komunikację z nimi. To jest ten startup, w którym chcemy podbić świat, to jest ten startup, który chcemy, żeby miał globalny zasięg. W związku z tym przed nami kolejne rzeczy, kolejne wyzwania, komunikowanie się w języku angielskim, myślenie po angielsku, jeżdżenie na targi, rozumienie tego, czym jest SaaS, aby skalować biznes. W tym momencie podzieliłem się ze wspólnikiem, zrozumiałem, że on jest tym, który wie wszystko o czymś, ja wiem coś o wszystkim, on skoncentruje się na produkcie, ja koncentruję się na ogarnianiu całej organizacji, dlatego nie mam problemu z tym, żeby robić 100 rzeczy naraz. Inwestorzy mówią, skup się na jednym, a ja nie chcę się skupiać na jednym, ja chcę się skupać na wielu rzeczach, ponieważ ja chcę tworzyć dużą organizację. Nikt, żaden przedsiębiorca z listy najbogatszych ludzi na świecie to nie jest twórca jednego sukcesu.
Dlatego w ramach Klika powstają różne inne dywizje. W ramach Edrona powstaje Codeberg, firma bazodanowa, która tworzy Dream Team Academy, szkołę dla programistów, bo wiem, że jeżeli będę tworzył Edron i będę potrzebował tysięcy tych programistów, a ich nie ma, to wiem, że ich muszę wyedukować. Już dzisiaj tworzę do tego podstawy, aby tworzyć takie organizacje. Dodatkowo wszystkie te firmy są skupione w jednym miejscu i są skupione tylko i wyłącznie w nieruchomościach, które kupujemy. Za pieniądze zarobione w internecie kupujemy nieruchomości. Teraz mamy około 300 metrów kwadratowych. No i te nieruchomości są równolegle prowadzonym biznesem. Sztuka, internet i nieruchomości. Jakże szeroki zakres, ale każdy musi być ogarnięty równolegle po to, aby dostarczyć ten produkt w sposób niezawodny i po to, aby kiedy nam się uda stworzyć ten produkt, mieć na tyle silne fundamenty, aby walczyć z największymi gigantami. Słuchajcie, na zakończenie jeszcze jedna rzecz. 3 tygodnie temu urodził mi się syn. Jest piękny i zdrowy, nie ma go tu na zdjęciu, bo chciałem się go zapytać o życie wizerunku, on jeszcze nie mówi. Natomiast jak moje dziecko przyszło na świat, też dzięki niemu lepiej zrozumiałem, czym jest biznes. Kilka rzeczy. Po pierwsze, pracuję dużo efektywniej. Po drugie, kiedy dziecko przychodzi na świat i nie śpisz w nocy, bo musisz go karmić co 2,5 godziny i dziecko płacze, a o 6 rano idziesz na networking i pracujesz 8 godzin i potem wracasz, budzą się w nas jakieś takie niesamowite pokłady energii, o których nie mieliśmy pojęcia. To jest bardzo korzystne dla biznesu. I po trzecie, kiedy trzymasz maleństwo w rękach, to rozumiesz, że masz człowieka, który jest całkowicie uzależniony od ciebie. I wiesz, że musisz zarabiać. 3 tygodnie temu zadałem pytanie o rentowność swoich projektów. Do tej pory robiliśmy wszystko. Do tej pory priorytetem była firma. Teraz zaczynamy naprawdę zarabiać. I nie wiem dlaczego, nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Kiedy zobaczyłem to dziecko i zrozumiałem, że ono jest uzależnione ode mnie, od mojej miłości, ale też zrozumiałem, jak drogie są pampersy, zrozumiałem, że trzeba zarabiać, bo nikt nie pomoże. I coś takiego obudziło się dopiero teraz. Więc rodzina też uświadomiła mi to, jak może mieć duży wpływ na biznes, bo największym projektem tak naprawdę dyrektora generalnego jest projekt życie. Jeżeli wszystko będzie dobrze w jego życiu, to będzie też dobre w organizacji. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę.